Human Experience Journey, czyli wszystkie punkty styku naszego człowieka, kandydata, później pracownika, osoby, która odeszła z firmą. No i tutaj mamy poszczególne etapy tego Human Experience Journey, rola menadżera w employer brandingu, no to od bycia otagowanym w ofertach pracy, od jakichś tam filmików wizerunkowych, targów pracy, czy na przykład wystąpień na konferencjach. I tutaj ja mojego poprzedniego szefa właśnie poznałam na konferencji, miał rewelacyjną prelekcję. No i na koniec tak od niechcenia rzucił, wiecie, wszyscy szczęki na podłodze, a tak w ogóle to zatrudniam do swojego zespołu. No i słuchajcie, ja od razu do niego napisałam, miałam ofertę z zewnątrz, ale stwierdziłam, tak, z Krzyśkiem chcę pracować. W rekrutacji to menadżer może nam takiego niezdecydowanego jeszcze kandydata w procesie doprowadzić do szczęśliwego zatrudnienia lub wręcz przeciwnie, menadżer, który siedzi na telefonie, który spóźnia się na taki proces rekrutacyjny, na taką rozmowę, który robi coś swojego, nie czyta wcześniej CV, nie zna imienia kandydata, to wszystko są sytuacje, które sprawią, że ta cała praca rekrutera, żeby doprowadzić tego kandydata do tej rozmowy, no pójdzie na marne.